Policzę teraz od 1 do 3, a kiedy będę liczyć, połączysz się z częścią subtelną Stanisława. Liczę, a ty łączysz się. 1, 2, 3. Sprawdź, czy to jest Stanisław. Tak. Zapytaj, czy daje nam swoje pozwolenie na wykonanie tej sesji dla niego i przez niego. Tak. Co widzisz? Jest tak podzielony troszeczkę, że tak jakbym patrzył na jego ciało subtelne, to na środku jest powiedzmy najciemniejszy i potem tak idzie do tyłu jaśniej, 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 jaśniej. Tak jakby, jak są takie, jakbyś coś wycięło z papieru i tak rozłożyło. Tak jest ten, tylko że jest od najciemniejszego do jaśniejszego i tak jest podzielone 8 razy, tak, taka jakby kopia powiedzmy, 8 razy. I jak idzie, to też idzie za nim, tylko raz idzie w tą stronę, raz idzie w tą stronę, to też tak jakby on był po środku, a zawsze, a to tak jakby nawigowało. O. Że on stoi po środku, a tamten, od tego najjaśniejszego, że tak powiem, to coś tak ciągnie w jedną, drugą, trzecią, czwartą stronę dookoła. Oczy ma bardzo dziwne, są takie czerwony, jak na niego patrzę. Dusza jest w środku, ale jest jakaś taka ciszę słyszę od niej. Ciszę. Ciszę. Tak jak gdyby dusza w ogóle nie może się przejawić na zewnątrz, o to mi chodzi. Jakieś cielenie się pokazało jako śpiewak operowy. Jeszcze jest w polu coś takiego, taki ogromny, to wygląda jak nadmuchany potwór. Taki duży nadmuchany potwór. I on jakby ten potwór, no jest jego w polu, go denerwuje i tak jakby za nim chodzi. Jakby wziąć taką kurtkę ortalionową, taki materiał, to ten potwór jest takiego materiału, takiego czegoś nadmuchanej tkaniny. Ja chciałam powiedzieć, o co chodzi z tym śpiewakiem operowym, z tym wcieleniem. Teraz jakby dostał w ogóle odwrotne wcielenie do tamtego, o to mi chodzi. Tam był pełen takiej arogancji, wyniosłości, no gwiazdożył bardzo mocno. To było ostatnie wcielenie. A teraz jakby dostał coś kompletnie innego. Jakby dostał karę, czy odwrotność tamtego życia. Jakiś w blasku, fleszy, w sławie. Tak jakby teraz go chcieli do parteru doprowadzić. Jakby był wtedy tutaj, powiedzmy, a teraz tak go stłamsili, że jest gdzieś tutaj. Jeszcze coś? To wszystko na tą chwilę. Zobaczymy, dlaczego jest podzielony. Dlaczego jest podzielony na 8 i tych jakby kopii swoich? To mu dzieli osobowość.
jakieś coś w energii musiało być, że jest skopiowane, dlatego to tak wygląda. Że jest jakby kopia od kopii, kopia od kopii, dlatego to jest takie od ciebie. A to nie są klony? Jaśniejsze. Sprawdzę jeszcze. Nie widzę, żeby gdzieś te klony były, pani Droto. Co spowodowało? Coś go takie podzielenie? Coś go kopiowało, coś. Ktoś coś tutaj mieszał w tym palcem. Mhm. Jakby coś zabierano od niego, jakąś kopię czegoś, coś mu zabierano. Zawołaj istotę, która dokonała tego podzielenia, tego kopiowania. Może policzyć mi pani? Na trzy pojawi się przed tobą istota lub istoty, które dokonały podzielenia części subtelnej Stanisława. Jeden, dwa, trzy. Dwa reptiloidy się pojawiły, ale szaraki jak brały też w tym udział. Który szefem jest tego eksperymentu? Jeszcze ktoś inny. Dobrze. To zawołaj tego szefa. Jeszcze lepiej, smok. Smok jest. Smok. Duży bardzo. Zapytaj go, jak ma na imię. Latari. Latari? Tak. Zapytaj, czemu służy takie podzielenie ciała subtelnego Stanisława? Po co go tak podzielili? Części zamienne. Dla kogo? Dla klonów? Nie. Nie, dla reptilian, jak schodzą na ziemię. To już będą mieć części te ciała subtelne gotowe? Coś takiego tutaj się dziwnego dzieje, ale jakby nie, że wszystkie, tylko tak jakby jakąś część brali. Chociaż mi się to pokazuje, że jakby wszystko, nie? Jest osiem części, które stoją za Stanisławem, tak? Osiem ciał tak. Subtelnych i tak. Na końcu jest najjaśniejsze, czyli jeszcze jakby niedokonane. Czyli te, które są bliżej jego właściwego tego ciała subtelnego, jest już gotowe do użycia? Czy to, tak to te najjaśniejsze tam z tyłu są gotowe nie, do użycia? Nie, te bliżej. Ale one też mogą być najjaśniejsze dlatego, że one jakby jedno od drugich kopiowano. Nie było, że jakby osiem razy jakby nie, tylko było raz, a potem było tego, ale oddziaływuje. To nie wiem, że było ciągnięte od tego pierwszego powiedzmy, ale to cały czas ciągnie też od Stanisława. Czyli kopia od kopii, tak? Tak. Czyli to ostatnie również może być wykorzystane w pierwszej kolejności. Nie ma to znaczenia. Czy to wpływa również na osobowość Stanisława? Tak, jest podzielona, tak jak mówiłam. Jego osobowość jest podzielona. Raz się zachowuje tak, za chwilę inaczej, za chwilę jeszcze inaczej.
tak jakby podzielić jego osobowość. Raz funkcjonuje na tym, raz na tym, raz na tym, raz na tym. Jest coś takiego. A jeszcze cały czas, ja muszę to powiedzieć, się ciężko współpracuje na tą chwilę, przez to, że Stanisław niby jest tam w środku, nie, ale albo to jest przez te tutaj te kopie, albo przez to, że ta dusza jest tak całkowicie odcięta. Ona jest odcięta. No dlatego my teraz pracujemy, później obudzimy tą duszę, będziemy z nią, dobra. Ona wtedy będzie pracowała. Więc kto dał ci pozwolenie? No ja poszłam tam do Stanisławia, do jego duszy. Tam co mówiłam, że tak jakby była gdzieś w głębi. Dobrze, a to jeszcze raz ją potem zapytamy, skoro ona teraz śpi, więc tu może się dziać dużo rzeczy. Wszystko jest możliwe, jak dusza nie interesuje się tym, co się dzieje w tych ciałach. Tym bardziej, że miała poczucie niesprawiedliwości, że została ukarana za ostatnie życie. No właśnie. Może na tej karze tak pozwolił się tak podzielić. A jak to się odbywa? Teraz zapytaj smoka. Jak to się odbywa? Przychodzą, zabierają to ciało subtelne i tworzą jakby takie ciało dla reptiloida, żeby mógł tu się wcielić na przykład, żeby potem stał się jakimś tam w szeregach wojska czy polityki. Tak. Niby człowiekiem? Tak. Czy już zabrano jakieś ciało? Jakąś kopię? Czy to jest jeszcze wszystko tutaj razem i tak? Jeszcze nie, jeszcze nie zabrano? Jeszcze nie zabrano, nie. Ile procent energii traci przez wie to Stanisław? Pani, jeszcze powiem, że to by było zabrane jakby po śmierci. To dojrzewa po śmierci. Tak jak to główne jakby umiera, to wtedy tamte nabierają w sile i wtedy wszystkie by działały. Tak to działa. Czyli do końca życia Stanisław chodziłby z takimi ogonami. Tak. I balansują raz w prawo, raz w lewo, do przodu. No ciężko się z czymś takim żyje na pewno. Myślę, że tylko chciałam dodać, że jakby chyba zostałyśmy poproszone o pomoc sam czas. Nie powiem tego jakby na głos, ale on datę podali dokładnie, jakby kiedy by to miało jakby nastąpić. No dobrze. To czy Stanisław chce uczestniczyć w eksperymencie smoka, w jego biznesie? A zapytaj smoka, ile dostaje za coś takiego od reptiloidów. Co dostaje od reptiloidów? Posłuszeństwo. Za to, że im sprzedaje ciało? Posłuszeństwo. No ich są jakby jego żołnierze, tak to nazwę. Tylko smoka. To jest jakiś bardzo wysoko postawiony smok i to tak jakby to są jego ludzie, o, dla niego pracują. Aha, czyli on tego nie handluje tym, tylko tworzy sobie żołnierzy. Tak, tak. Czyli wojskowych tutaj na ziemi tak zwanych. Tak. A do czego mu potrzebni ci wojskowi tutaj na ziemi? Jego rządy jakby... No jego rządy. Jego rządy jego tutaj rządy. Prowadzą. A te rządy to na czym jego polegają? Ja się brzydko uśmiecha. Na wyniszczeniu i na zagładzie. Na wojnach, wyniszczeniu, zagładzie, mordowaniu, zabijaniu. No, to co Stanisław na to chce? Zapytaj smoka, dlaczego wybrali akurat Stanisława do tego? Dlaczego jego pola subtelne? Bardzo nisko wibruje. Ja podejrzewam, że to jest przez tą karę, że tak go ukarano za tamto wcielenie. Za tą jego wyniosłość. Po prostu teraz dali mu, tak mu dowalili, że tylko powiem, że on po prostu tak się czuje, jakby no, nawet nie to, że niespełniony, niezadowolony, że wszystko jest nie tak, jakby w ogóle jakby był nie w tym miejscu, nie w tym czasie, jakby wszystko szło nie tak. Coś takiego. Ale mają jeszcze... Takie. Ile mają takich osób? Oj, dużo.
Dużo. A zawołaj te wszystkie osoby. Niech staną gdzieś tam z boku. No, tym wszystkim ludziom życie nie idzie tak, jak powinno być. To tak jakby zamiast na przykład jakaś prosta droga czy róża, to też jest jakieś błoto. Czyli służą tylko jako matryce. Przekaż im te informacje, które teraz tutaj wyszły. Mamy smoka. Jaki ma kolor ten smok? Mówiłaś, że jest duży. Taki siwy, siwo-zielony powiedzmy. Dobrze, teraz Stanisław. Nie mam informacji, że on może teraz to zrobić. Mi uciekł, jak gdyby też Stanisław. Tak, Przez chwilę tak, na tak. Przykład teraz kontakt Nie ma straciłam. Teraz informacji. Nie, nie, nie. Musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć do momentu, kiedy jeszcze nie był podzielony. Poszukaj taki moment w czasie, kiedy będziesz go widziała wolnego od tej kolejki za nim. Mhm. 23 lata ma. Jest. Z kolegami się wita. Żył dość długo wolny, bez tego. 23 Dobrze. Lata. Teraz zobacz, jak dochodzi do spotkania z kim? Z kim się spotkał? Z reptiloidem? Czy smokiem? Czy szarakiem? I zawarł, jakby dał im zgodę na to. Co się wydarzyło? Jaki tam dialog w energii nastąpił tych ciał subtelnych? Tak jakby biznes chciał zrobić, chciał sobie coś polepszyć, o to mi chodzi. Chciał To była polepszyć. Jakaś taka biznesowa wymiana powiedzmy, a w rzeczywistości też ja widzę, jak z kimś po prostu się wita, komuś rękę podaje, no i no wtedy to się nie patrz zadziało. Na rzeczywistość. Zostaw tą rzeczywistość. Jesteśmy w energii. energii. Czy w energii też podał rękę, przywitał się, czy Tak, w energii podszedł tak, do niego tak. szarak, czy reptoloid? Nie, smok. Smok pod postacią Smok, mężczyzny, tak, sam smok tak. podszedł. I Chodziło o biznes. Najpierw wyszło to pragnienie od Stanisława, tak? Tak. Tak, chciał sobie polepszyć byt. Tak. Tak, ogólnie mówiąc. I pojawił się ktoś, kto mu obiecał, że będzie miał lepiej. I to podanie ręki było przypieczętowaniem tej umowy, tak? Tak. Dobrze, jesteśmy teraz za nim, dał tą zgodę, zanim podał dłoń. Zatrzymaj go w tym momencie, zanim on to zrobi. Na razie ma to swoje pragnienie. Tak? I teraz powiedz mu, co za chwilę się stanie na skutek jego pragnienia. Pokaż mu to wszystko. Pokaż mu też aż do teraz to podzielenie. I zapytaj, czy chce to zrobić. Czy Nie. to jest warte tego? Nie. Dobrze. Nie chcę mieć z nimi do czynienia. Więc w tym momencie niech wyciągnie z siebie to pragnienie. I zniszczy. Wyrzuci do portalu. Dziwne, że to pragnienie wyglądało jak ryba. Już? Niech wykasuje wszystko, co się potem wydarzyło w związku ze smokiem, w związku z podzieleniem. Niech to wszystko wykasuje. Tak, a
tą rękę niech nie podaje. Po prostu niech nie podaje, niech sobie też trzyma ręce w kieszeni. Albo z tyłu. W kieszeniach. I niech wytworzy zamiast tamtego pragnienia, które wyrzucił, takie poczucie, że jest w stanie sam to wszystko osiągnąć. Tylko to, nic więcej. Na razie tylko to. Tylko niech sobie to powie. Jeszcze raz? Niech sobie tylko to powie. Sam jestem w stanie wszystko osiągnąć. On nawet sposób już wymyślił, jak. Jaki? Wymyślił coś do wody. To chyba jakiś filtr do wody albo coś takiego. Że można pić wtedy tą wodę. Coś do wody. Teraz zobacz, czy jest podzielony. Jest cały? Jeden? Jest. To ciało subtelne jest jednorodne, jedno? Jest. Nie ma kopii? Tylko jest cały czarny, ale są te wszystkie tam emocje. Jest cały po prostu zalany. Jest cały ciemny, czarny, o to mi chodzi. Tymi emocjami negatywnymi. Dobrze, może je teraz wyrzucić? To niech to zrobi. Niech wyciągnie z siebie wszystkie emocje negatywne, które zgromadził do tej pory. Jak wyglądało to? Jak taka smoła, czarna smoła, takie płaty smoły, które wypadają. Ale wszystko nie wyparło, ale ze względu na to, że tam jest to jedno to wcielenie, cały czas o nim mówię, tego śpiewaka naszego operowego, Stello. Bardzo mi się śpieszy ten Stello. Tak. Chyba to bardzo, bardzo ciąży. Tak, bo cały czas to pokazuję. To idźmy do tego wcielenia. No, uwielbiali go ludzie. Niech Stello jeszcze poczeka, bo tu jeszcze stoją ci, którzy przyszli podzieleni. Tylko przekaż im taką informację, że są podzieleni i że mogą coś z tym zrobić. I teraz niech odejdą. Mhm. Odeszli. No dobrze, to teraz Stello. Jego charakterystyczny, to nie jest stricte taki jego nawyk, taką chustkę zawsze tutaj sobie miał. Nie to, że trzymał w ręku, on sobie zawsze ją przyszywał do mankietu tutaj. Zawsze jak śpiewał, tak ta chustka on tutaj lata i się ją łapie, wyciera się, po prostu ludzie to uwielbiają, kochają go, tłumy. A on jest taką manierę ma, jest taki wyniosły, a niby taki szczęśliwy. No i te tłumy, te uwielbiania przez ludzi. Ale no ta jego wyniosłość jednak przeszkadzała mu w takich kontaktach nie z fanami, tylko w codziennym życiu. Ludzie po prostu go nie znosili. Nie znosili go tacy, co na co dzień z nim mieli funkcjonować. On był, mimo że przez jakiś czas tam miał też żonę, żona też z nim nie wytrzymała. Po prostu no zostawiła go. Ta jego maniera tak wszystkich wkurzała, to zachowanie, że no, ludzie go nie znosili. Mimo, że tu na scenie go uwielbiali, a poza sceną to po prostu jakby mogli, to by go utopili gołymi rękoma. To jest coś takiego. Tak go nie znosili. Za jego zachowanie. On to zachowanie sceniczne przynosił na życie codzienne. I nikt nie chciał mu usługiwać, nie chciał go wielbić na co dzień.
bo wiedzieli, rozumieli, że no, ma talent, wspaniale śpiewa, ale że ma dać spokój, że ma się normalnie zachować. On tego nie umiał zrozumieć. I dlatego, mówię, został po prostu, to tak jakby na tym poszli i go ukarali i teraz te wszystkie te negatywne błota mu nawalili, że tak powiem. Dobrze, mogę się ze Stello połączyć? Mogę z nim porozmawiać? No, witaj, Stello. Ano, witaj. Stello, jesteś szczęśliwy? O, bardzo. Jestem najlepszy. Stello, chciałbyś się wybrać ze mną na mały spacer do twojej przyszłości? Możesz mi to pokazać? Mogę ci to pokazać. Idziemy. Policzę od 1 do 3. Na 3 wrócimy. Pokażę ci, kiedy jesteś twoje następne wcielenie jako Stanisław. Chcesz zobaczyć? Jesteś ciekawy? No tak. Dobra, to idziemy. Jeden. Dwa. Oglądaj wszystko. Jak będziesz żył, jak będziesz wyglądał. I trzy. Wracamy. To Podobało ci się? niemożliwe. Możliwe, bo ja właśnie do ciebie mówię z twojej przyszłości, 2021 roku. Kiedy zawołałeś nas o pomoc. Widzisz, Stello, to, jakie ty prowadzisz życie, omawiałeś wcześniej, zanim się jeszcze wcieliłeś. Pójdziemy teraz do tego momentu, kiedy miałeś podpisać zgodę, czy tam umowę i dać zgodę na takie życie. Zobaczymy, kto przygotował dla ciebie umowę i w co cię tam wkręcił. Idziemy tam. Zaprowadź mnie. Gdzie to było i powiedz mi, jak to miejsce wygląda. Powiedz mi, gdzie jesteś. Jestem przy jakimś stole. Jesteś sam, czy ktoś tam jeszcze jest z tobą? Mężczyzna w okularach. I co jest w twojej umowie na wcielenie jako śpiewak operowy? Obiecują mi wspaniałą karierę. Tylko to? Tak, i długie życie. A to, że będą cię nienawidzić ludzie, że nie ułoży ci się twoje życie małżeńskie, rodzinne, że rodzina ci się rozsypie, że opuści cię żona, to też tam jest? Nie. Nie. Czy gdybyś jeszcze raz miał dać zgodę na to swoje wcielenie, które jest przyczyną kolejnego, następnego jako Stanisław. Zgodziłbyś się na to? Chcę, żeby było inaczej. W takim razie nie podpisuj tej umowy. Powiedz, że nie zgadzasz się na takie warunki. A teraz zobacz, kim jest ten mężczyzna naprawdę. Jaszczurka. Widzisz? Jak zmanipulowali ciebie? Powiedz, że wykreujesz sobie to wcielenie na swoich warunkach. Tylko na własnych warunkach.
i odejdź z tego miejsca. Teraz wykasuj te wszystkie zdarzenia, które działy się w tym życiu, te wszystkie negatywne. Chyba, że chcesz wykreować sobie zupełnie coś innego. Chcesz być nadal śpiewakiem operowym, czy zupełnie coś innego wykreujesz? Chcę być śpiewakiem. Mhm. Dobrze, więc wykreuj sobie inne sytuacje, inne zdarzenia i powiedz, co byś tam zmienił w tym życiu. Jak byś chciał, żeby twoje życie przebiegało? Szacunkiem do innych osób. Kochają mnie ludzie, a ja odwzajemniam ich uczucie. Jestem wyrozumiały. Łagodny. Skromny też? Tak. Czy rodzinę też chciałbyś sobie wykreować? Tak. Jaką chciałbyś mieć partnerkę? Która zawsze będzie u mojego boku. Chcę mieć dzieci. Czy będziesz ją szanował? Tak. Ona ciebie? Również. Wykreuj sobie również swoje samopoczucie już tak u schyłku życia. Jak się chcesz czuć? Dobrze. Przekazałem wszystko moim dzieciom. A jakie masz poczucie wewnętrzne? Jak się wewnętrznie czujesz? Tak duchowo. Wszystko jest jak należy. Czy to jest takie uczucie, że jakby cię ktoś spytał, czy gdybyś jeszcze raz miał przeżyć życie, przeżyłby się tak samo, czy inaczej? Tak samo. Tak samo. Jesteś zadowolony z tego życia? Spełniony? Tak. Bardzo dobrze. Zostaw mnie teraz z Adrianą. Adriana, rozłącz się ze Stello. Jak się czułaś? Jak go przepuszczałaś? Dobrze. Dobrze, tylko on jedną rzecz zrobił, której tam nie powiedział, jakby na głos, a widziałam, jak on sobie kreował tam to, co pani mówiła, to był taki element, że on jakby tam, że dał wszystko dzieciom, ale jakby też dzielił się z innymi tym, co ma. To jeszcze chciałam dodać. Mhm. A teraz idziemy do tego momentu, kiedy już wyszedł z ciała, zakończył to życie i stoi w tym miejscu i omawia swoje obecne wcielenie. I teraz już na tych nowych warunkach jest w tym miejscu. Zobacz. Czy się coś zmienia? Czy jest tak samo? On tu stoi i mówi tam, że w życiu tego nie podpisze, bo mu proponują jakby znowu to samo, mimo że się zmienił.
Proponują mu znowu teraz odpokutowanie za to, że taki był, tak? Tak, tak, tak. Powiedział, że w życiu tego nie zrobi. Mhm. Bo nie ma już w sobie, już nie mają na czym się zahaczyć, żeby poczucie winy w nim wzbudzić i żeby się zgodził teraz jakby na takie życie. Bardzo dobrze. Więc niech nie podpisuje tej umowy. Niech zniszczy to miejsce. A kto był z nim? Tu grupa się pojawiła. Aż trzech osobników. I kto to? Reptylianie. Reptylianie. Czyli cały ten plan był bardzo misternie uknuty już dużo wcześniej. Z tym podzieleniem i z tymi kopiami dla ich ciał. Mhm. Przez tego smoka. Bardzo dobrze, więc niech on tam zrobi porządek z tym wszystkim. Niech zniszczy to całe miejsce. Strażnika tej umowy lub tych strażników tej umowy. Niech anuluje umowy ze wszystkimi, z którymi zawarł jakiekolwiek porozumienia niekorzystne dla obu stron lub tylko dla siebie na to życie. Niech zniszczy kopię tych umów. Na wszystkich liniach czasowych, we wszystkich, na wszystkich częstotliwościach. Mhm. Wolny się czuję od razu, jak to niszczę. Wolność czuć. A co teraz z duszą się dzieje? A jeszcze niszczy? Już niszczone. Niszczone. Zobacz, jak to wpłynęło na duszę. Ma już wolę i świadomość? Mhm. Tak, tak. Dobrze, więc teraz zapytaj ją, czy daje nam pozwolenie na wykonanie tej sesji dla niej i przez nią? Tak. Pokaż wszystko, co zrobiłyśmy do tej pory. Dobrze? Jeszcze. Mhm. Teraz mamy te oczy czerwone. Zobaczymy. A możemy zobaczyć to dmuchane najpierw? Dmuchane, dobrze. Bo to jest energii, że ona tak się przejawia. To takie jakby on jakby stronił. Ale to dlatego też, że on był podzielony i takie jakby to takie jakby rezonowało, powiedzmy. To znaczy na jest tym jego to chaosie. Żona w energii, w jakiej energii? W polu Stanisława? Polu. Tak. Jest tak. w polu Stanisława, tak? Jest, jest. Okazuje się jako to nadmuchane coś. Mhm. A jak to wpływa na życie Stanisława? Że stroni po prostu, stroni. On jakby, no źle to wpływa. Umika. Jak to się stało, że mogła w ten sposób wejść do pola? To jest jej ciało subtelne, czy jej co? Zbadaj dokładnie, co to jest. To jest jej ciało subtelne, dziwne. Mhm. Tylko tak się pokazuje też dlatego, że taką ma formę, bo Stanisław musiał takie jakąś taką formę, no nie wiem, wymyśleć. Bo to tak to się jest pokazuje wyobrażenie Stanisława o żonie? To jest coś takiego. To jest coś takiego. I on jakby stronie unika, bo ona jest faktycznie w tym polu. Tak, ja czuję, że jest, nie? Ale to jest jeszcze jego wyobrażenie o nim, dlatego ona tak wygląda. I on stronie, unika cały czas. Tak jakby ona wyszła tak, powiedzmy tak, cały czas, jakby chciała go dorwać, a on po prostu cały czas albo tu, ale to też ma związek z tym, że tam było to podzielenie. I no i nie pozwolił, te takie, tak? Na to. Tak, tak. A od kiedy tak jest?
Od 14 lat już jest tak na dobre. Wcześniej się zaczęło. To było krótko po tym jeszcze, jak się poznali. Ale 14 lat to już tak jest, że tak powiem, w takiej formie i to, co tu widzę. Jakie korzyści energetyczne otrzymuje? Czy w ogóle otrzymuje jakieś korzyści w ten sposób, kiedy jest tak zawieszona w czyimś polu? Tak, to jest jakby żyć czyimś polem. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Energią czyjąś. Tak. Czy Stanisław ma jakieś korzyści z tego? Nie, to bardzo go obciąża, jakby energetyczne, jakieś zmęczenie czuć bardzo od tego. Nie, bo to tak jakby ciągle musiał uciekać. Dobrze, więc na czym kotwiczy się to u Stanisława? Na czym on ją trzyma? Na czym mogła się zakotwiczyć? Co on takiego ma? Na jakiej częstotliwości się zakotwiczyła? Coś na mentalu i na temat słodyczy. Słodkości, słodyczy, ale nie chodzi mi o słodyczy jako fizyczne słodyczy, tylko że coś jest słodkie, tak można powiedzieć, to jest tak przenośnie się mówi. Coś jest słodkie. O, mówimy tak o osobie, o to mi chodzi. Coś na mentalu, o jakimś programie. Czy Stanisław teraz może poszukać w sobie ten program? To jest coś takiego też, że na przykład Stanisław nie chce jakby żeby wzbudzać zainteresowania swoją osobą, ale lubi, jak to się robi. Dlatego mówię, że słodkie, jak się słodzi komuś, nawet o mężczyźnie też można powiedzieć, tak? Że jest przystojny, że jest wspaniały, dobry. On też to lubi. To jest coś takiego. Chce pozbyć się tego programu? Tak. Niech go wyciągnie teraz. I zobacz, co się dzieje z tym nadmuchanym potworem, kiedy to, na czym jest zakotwiczony, zostanie za chwilę usunięte. No, wywalam to. Śmiesznie to wyglądało, bo tak jak balon, taki zrobił prrt i zniknął. Nie ma. Nie ma. Dobrze. To nie jest tak, że ktoś na siłę może nam wejść i a my nie mamy nic do powiedzenia. Tak nie jest, bo w naszej przestrzeni my zarządzamy. Ktoś wejdzie tylko wtedy, kiedy na to pozwolimy. Oczywiście nie zawsze jest to świadome pozwolenie. Nie ma. Czy teraz już możemy zająć się tymi oczami? Dobrze. Zobacz, dlaczego Stanisław ma czerwone oczy? Dlaczego to widzisz? Stygmaty religijne. Chodzi mi o to, że jakieś wcielenie było, kiedy widzę to, jak mężczyzna po prostu krwawi z oczu. Chodzi mi o jakieś stygmaty, to jest związane też z religią. Z jakimś egregorem albo z czymś takim, ale to już się zaczęło wcześniej. To nie jest tego życia. Wcześniej. I tak jakby te stygmaty też, jak tutaj była ta wyniosłość, to jest dodatkowe jakieś też cierpienie i ból. Oprócz tego, że to wszystko już wyrzucił, to jeszcze jest coś dodatkowego w środku. Stąd te oczy czerwone. No i są na pewno jeszcze byty w środku, ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Dobrze, ale to te stygmaty miał w jakimś wcieleniu? Tak. Oczy mu krwawiły. Dlaczego ma to teraz? W tym życiu?
Do czego ma ślad? Co się tam wydarzyło? Mówił, że jest najemnikiem Boga. Dokładnie takich słów używał. I za każdym razem, jak miał kontakt z Bogiem, nazwijmy to, to te oczy mu krwawiły. I to bardzo duży ból sprawiało i cierpienie. Mm-hmm. I teraz ten ból i cierpienie to jest właśnie pisane też w tych oczach jeszcze dodatkowo. Mm-hmm. A teraz ty zobacz, co to za Bóg kontaktował się z nim w tamtym wcieleniu. Pokazuje się dysk, bardzo mały dysk, taki jajowaty powiedzmy, ale to nie jest statek, to jest jakiś taki dysk w przestrzeni, gdzie wysyła informacje jak komputer i to wpływa na umysł ludzi. Dokładnie coś takiego się dzieje. To jest jakby komputer, nadajnik komputer, który wysyła informacje i fale do danej osoby. A jak to się stało, że krwawiły mu oczy? Czy ten dysk to powodował? Mocno to musiało działać, bo on nie widział wtedy też, nie? Mm-hmm. To, czemu krwawił, on był niewidomy. On stał się niewidomy z biegiem jakby lat. Mm-hmm. Czyli on te czuł jakby, tak, czuł te częstotliwości, te impulsy. Dla niego akurat były tak silne, dlatego to, czemu krwawiły. Że zniszczyły mu ciało. Konkretnie oczy. Fizyczne. Tak. Teraz w tym życiu miał operację na prawe oko. Miał zaćmę. Jaskra, zaćma? Nie pamiętam dokładnie. Czy to dlatego? Ma słabe mogło oczy? To być, bo te oczy są bardzo obciążone, bo widać tam te czerwone, nie? Dobrze, to w tamtym wcieleniu połącz się z nim, zapytaj, jak ma na imię, zobacz, jak ma na imię i dowiemy się więcej. Carlos. Carlos. Gdzie żył? Hiszpania. Połącz się z nim w momencie, kiedy jeszcze. Nie, połącz się z nim w momencie, kiedy ma kontakt z Bogiem. I zobacz, co się dzieje. Na kolana pada. Po prostu jest na dworze i on pada na kolana. To nie dopadało go, jak był w domu, czy w jakimś takim miejscu. Zawsze go na dworze dopadało. Jakby żeby wszyscy widzieli. Pod gołym niebem i padał po prostu na kolana. On padał na kolana i jakby krzyczał, iż go to boli. On wiedział i on to odbierał po prostu jako Bóg, ale czy jakieś obrazy, po prostu było to sterowanie. Coś tam mu do głowy wtłaczano, ale widział głównie obrazy chodziło. I czy słyszał głosy w swojej głowie? Tak, tak. Głosy. Głos. Tak. A teraz dotknij go. Zatrzymaj to wszystko. Tylko chciałam jeszcze coś powiedzieć, Pani Doroto, że znowu jest jakieś wcielenie, które jakby musi skupiać na sobie uwagę innych. O to mi chodzi. No tak. Więc idź do przyczyny, dlaczego Stanisław musi w tam poprzednich wcieleniach skupiać uwagę innych na sobie. Poszukaj przyczyny tego. No Jana, jestem, widzę. Widzę. Widzę dziewczynkę i rodzice tak dziwnie ją wychowywali w zamknięciu. Ona miała, swój jej pokój był czarny na przykład, tam nie było żadnego okna, były drzwi, przez które troszeczkę światła wpadało jakby z tych innych pomieszczeń. Rodzice jakby izolowali ciągle to dziecko. To rodzice? Tak, jakby, tak rodzice. Rodzice zamykali i izolowali dziecko. No rodzice. Ale rodzice tacy dziwni byli. Rodzice byli nieprzytomni, no nie odbieram ich jako ludzi, dosłownie.
Nie widziałam czegoś takiego. Po prostu to rodzice byli. Tak jakby rodzice byli opanowani przez coś dokładnie, przez jakieś byty, bo ich zachowania, ich to, co robili i tak dalej, pozwolili jej wychodzić, rozmawiali z nią też, ale to było takie sztuczne bardzo. Dlatego mówisz, nie zachowywali się jak ludzie, karmili i tak dalej. I znowu jest taka scena, że jak już pozwolili, jak już ona dorosła, że tak powiem, pozwolili jej wyjść w świat, to ona była dziwna, bała się ludzi, była odizolowana od ludzi i tylko coś gryzmoliła na swoich papierach. Słabo mówiła, rysunki jakieś dziwne robiła tylko. To było jej całe życie. I kolejne wcielenia to wtedy była już na piedestale, tak? Na świeczniku. Przynajmniej tam kilka. Tak, tak. I chodzi mi o to, że przez to, że ją tak izolowano od ludzi, ona potem tych ludzi się bała i była taka wycofana do ludzi, ale tak jakby no, zwariowała. Przez to, że była tak izolowana, była niespełna rozumu, stała się taka. Bo na początku była normalna, ale później, że tak ciągle ją w ciemności trzymano, ona się taka stała. Dlaczego była izolowana? Dlaczego miała takie życie? Coś z rodzicami się stało. Chodzi o rodziców. A co się stało z rodzicami? Od początku tacy byli? Nie. Więc kto poluje na duszę Stanisława? Czy ten cały projekt sięga jeszcze głębiej? Ten smok. Smok znowu się pojawiał. Smok. Co to za umowa między smokiem a Stanisławem? Fajnie, o co tu chodziło? Wysoka świadomość, jakby duża świadomość, czy jakby rozum, pojętność, inteligencja, coś takiego. Oni za wszelką cenę chcieli to stłamsić przez wszystkie te życia. Coś takiego się dzieje. Skąd pochodzi dusza Stanisława? Kim była zanim stała się człowiekiem? Zanim wcieliła się jako człowiek? Wysoko rozwinięta, świetlista dusza. Wysoko rozwinięta, zaawansowana, wysoko rozwinięta, coś takiego. Kiedy wcieliła się po raz pierwszy i w kogo? Ile wcieleń temu, tak? Czyli ile wcieleń ma ta dusza? Mhm. 39 wcieleń temu, pierwszy raz. Mężczyzna, to jest tak jakby człowiek wyprzedzał swoją epokę. Epokę, czy nawet więcej. Mówił o rzeczach, widział rzeczy, co jeszcze długo, długo się nie wydarzyło. On był bardzo, bardzo rozwinięty. O to tu chodzi. To tak jakby ktoś też kreował na dotknięcie palca. Tylko ludzie nie mogli tego zrozumieć ani pojąć. To on jakby mówi, jakby wsadzić kogoś, powiedzmy, iść tam gdzieś dawno temu i wsadzić kogoś, powiedzmy, z obecnych czasów. To jest takie Czy dziwne, taka przepaść masz tam była na myśli ogromna. Technologię? Nie, wiedzę. Wiedzę, informacje, wiedzę. Dobrze, i teraz zobacz, jak dochodzi do tego ich spotkania ze smokiem. Czy wtedy już, podczas pierwszego wcielenia? Tak, tak, że za dużo mówi, za dużo widzi i taką opaskę mu energetyczną założyli na głowę wtedy. Że się uspokoił, wyciszył się po prostu, nie odzywał się za dużo, już nie mówił to, co widzi, to, co myśli, to, co czuje, nie odzywał się za dużo. Wtedy to pierwszy raz. Połącz się wtedy z nim, jak ma na imię? Hura słyszę, więc coś takiego. Hura.
Dobrze, to zobacz teraz tą sytuację, jak smok, ten ich kontakt. I tą, jak zmanipulował Hura na to, żeby pozwolił na taką manipulację, jak Pod założenie opaski. pretekstem jakby uspokojenia czy jakiegoś relaksu, odpoczynku, czegoś takiego. Bo on ciągle na wysokich był obrotach. Pod pretekstem odpoczynku. I odpoczął. Jesteśmy bardzo daleko. 39 wcieleń temu. Dusza świetlista, piękna, wciela się po raz pierwszy w człowieka i głosi wiedzę ludziom, przyniosła ludziom wiedzę. I pojawia się smok. Jesteśmy w tym momencie, zanim pojawi się smok. Połącz się z Hura. I zapytaj go, czy na pewno jest świadomy, w jakim jest miejscu, na jakiej planecie. Czy jest tak do końca świadomy i czy ten wybór przyniesienia wiedzy ludziom to był jego własny, tej duszy. Czy to był wybór tej duszy? Czy chciała pomóc tutaj ludziom? Chciała, inicjatywy. chciała, chciała. I czy była do końca świadoma tego, co dzieje się na Ziemi? Nie. Nie. Więc pokaż teraz jej. Jesteś w momencie, kiedy jeszcze się smok nie pojawił. Pokaż, co się wydarzy. Pokaż te wszystkie wcielenia, pokaż aż do Stanisława. Pokaż stygmaty. Pokaż, że smok opaskę chce nałożyć. Wszystko to pokaż. Trochę się załamał. Tak jakby ta jego nadzieja czy wiara jakaś taka troszkę upadła w tym momencie. Nie ma co się załamywać. Jest tak piękną, świetlistą duszą. Jedyne co, to nie trzeba dać zgody na założenie opaski. Teraz przychodzi smok. Jest ten moment, kiedy pojawia się smok ze swoją opaską. I cóż na to ta piękna, świetlista dusza? Mówisz, że ma odejść skąd przyszedł. Czy smok odchodzi? Nie chcę odejść. Nie chcę odejść. Więc może niech rozkaże mu, niech sobie sam tą opaskę nałoży. On smoka nie prosił, nie wołał, nie potrzebował jego pomocy. Smok przyszedł sam, ale potem dał zgodę na założenie tej opaski. To jest inna sprawa, ale smok przyszedł sam, bo w tym wcieleniu, kiedy prosił, że chce być no, sławny, czy tam bogaty, czy to wychodzi od już duszy inicjatywa, a tutaj smok przyszedł sam. Więc teraz smok ma już tą opaskę założoną, tak? Ma. Niech smoka włoży do klatki, wiadomo jakiej. Jest. I niech bardzo zmniejszy tą klatkę i smoka. Jak taka, nie wiem, taki jakiś ćma. Jest. Otworzy portal, ten główny portal, gdzie
odsyła się takie istoty. Ten, który już nigdy więcej, taki bez powrotu, tak? Do pola Stanisława, to nie będzie już powrotu. I niech tam wyrzuci tą klatkę ze smokiem i zamknie portal. Zobaczyłem, jak wyrzucił, co się zadziało, to tak jakby ta jego świadomość czy wiedza jeszcze bardziej się poszerzyła teraz i ciągnie ze sobą jakby tłumy. Zainteresowanie wzbudza z tym, co mówi, tym, co przekazuje. Chyba te tłumy są przeznaczone Stanisławowi. Idziemy do wcielenia jako dziewczynka. Kasuje to wcielenie. Bo już nie ma tutaj na czym się zawiesić. Nie ma już przyczyny, więc nie ma skutku. Kasuje to. Niech wykasuje, niech wykreuje inne wcielenie lub może wcale się nie wcielać. Jego wola. Nie, nie wcielać się jako dziewczynka, tak? Nie. Dobrze, teraz patrzymy na stygmaty. Na Carlosa. Czy ma, nadal ma taką potrzebę skupiania uwagi na sobie? Tego już nie czuję. Teraz ten dysk, tak? Tak. Niech zniszczy ten dysk. Niech powie precz, precz. Tym, którzy go tam tak nawiedzają, precz. I zobacz, jak to wygląda jego życie. Czy nadal ma takie bóle i takie krwawienia z oczu? Nie, ale teraz trzeba mu pomóc z jakiejś kreacji, bo nie wie, co jakby, nie wie, co ma robić teraz, bo nikt nim nie kieruje, tak? Nie wie. Jest taki, no, jest sam, zagubiony, bo nie wie, co ma teraz robić z sobą. Jak tego już nie doświadcza tutaj. Niech żyje, po prostu normalnie niech żyje. Niech będzie szczęśliwy, radosny, zdrowy, niech ma dobre relacje z innymi. Ułoży sobie życie osobiste, spłodzi dzieci, jeśli chce. Jeśli nie chce, może też się nie wcielać. Jeśli chce, może wykreować zupełnie coś innego. Ale przede wszystkim niech będzie szczęśliwy, radosny, wesoły, spełniony, kochany, szanowany, zdrowy. Niech się spełnia, niech realizuje swoje marzenia, niech czerpie z życia pełnymi garściami, niech korzysta z tego piękna, które go otacza. Na tej materialnej ziemi, w tym wymiarze materialnym. Czy to mu wystarczy? Tak. Od Jako razu kreacja. Kreacja się pojawiła, chce się zajmować kwiatami. Kwiatami. Chce być kobietą, mężczyzną? Mężczyzna. Mężczyzna, który pielęgnuje kwiaty. Dobrze. Patrzymy na oczy Stanisława. Tego już nie ma, są normalne. Co tam w środku siedzi. A teraz czas na resztę. Policz od 1 do 3 i wyjdzie wszystko, co interferuje ze Stanisławem energetycznie. Co jest popodczepiane do niego, a być nie powinno. 1. Niech się przygotują. 2. 3. Mamy kogoś? Są, są. Jest jeden demon, ale on tak dziwnie się rozciąga. Taki straszny manipulant i taki podjudzacz, czy podbudza.
buntuje i takie rzeczy dziwne. Ten jest po prostu, i są duchy, które się kłócą ze sobą. Demon co robi? Podjudza? Tak, tak jakby, tak, coś takiego, no. Ile duchów i kto? Jest 7 duchów. Ojej. Kobiety, mężczyźni się wszyscy kłócą razem ze sobą. 4 mężczyzn, 3 kobiety. Kłócą się, sprzeczają się, kto ma rację. To tak jakby byli w, jak to się nazywa? W jakimś salonie czy czymś takim i się po prostu kłócą i sprzeczają, bo ktoś coś powiedział, a ten zaraz wtedy w łeb butelką temu da, a to. No coś takiego tu się dzieje i wszyscy się kłócą ze sobą. Dobrze, zatrzymaj ich, powiedz stop, 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 na chwilę, zatrzymajcie się. Czy wszyscy w jednym czasie się podłączyli do Stanisława? Nie, przybywało ich po kolei, najpierw była 2, ale to tak jakby wszyscy wchodzili do tylko jednego baru czy salonu, czy jak to tam nazwać, coś takiego. I tam się scena pokazuje, że jakby wszyscy są z tej samej grupy, bo i tutaj jest i alkohol, i ten, i najgorsze są te tu ogólnie jest kłótnia cały czas, przepychanki i kłótnia. I ciągle swoje racje ktoś tutaj wyznacza. Mówisz, że wchodzili do salonu. Gdzie ten salon? We Stanisławie jest? Czy oni zginęli w salonie? Kiedyś. Tak. Oni. Oni. Nagle po prostu ktoś przyszedł i zastrzelił ich. Jakieś tam porachunki mieli między sobą, bo taki salon był, że u góry były, jakby powiem, fajnie te towarzystwa u góry były. Tam dużo ludzi się przewijało i rozrywka była na całego. No i się wszyscy to kłócili. Ktoś tam przyszedł i pach, pach, pach. I nadal się kłócą. Tak. No i co na to Stanisław? Co to powoduje u Stanisława? No taki pociąg do alkoholu? Też może być, ale mętlik w głowie i że ciągle kto ma rację, nie? I tak jak oni. On musi się czasami tak przejawiać też jak oni. Tym bardziej, że ta dusza była tak w ogóle odcięta, tak ona nie miała kontroli nad ciałem. Tak jak oni. I raz mężczyzna, raz kobieta i faktycznie, tu za chwilę butelka, a tutaj ktoś w ryj, za przeproszeniem, dostanie, a tutaj coś jeszcze, takie rzeczy to się dzieją. Stanisław mówił, że są kłótnie w jego domu po pijanemu. Czy to przez nich? Możliwe, że może tak być. No normalnie jakby walka, no tak. Jeszcze ja w tle muzykę słyszę na fortepianie, ktoś gra. Na pianinie, przepraszam. Czy Stanisław chce mieć takie towarzystwo w sobie? On mówi o duchach. I co oni na to? Stanisław nie chce mieć ich. Idą się kurzyć gdzieś indziej. Wchodzili, kiedy był Stanisław po użyciu trunku? Mogli, ale oni też wchodzili na przykład jak zdenerwowanie czuć. Jakąś niezgodę, zdenerwowane. W czasie mocno. Kłótni tak, też? Też mogło tak być. Zdenerwowanie zdecydowanie. Kłótnia przyciągała kłótnie. Tak. I to, że oni byli, powodowało więcej kłótni po prostu na zewnątrz. Tak. Oni chcą iść dalej, się gdzieś tam kłócić, tak? Tak. A zapytaj, w jakim celu oni się kłócą? Po co? Co im to daje? To jest jakaś forma rozrywki, aktywności społecznej. Oj, naprawdę? Zapytaj, czy chcieliby poznać jakieś inne formy rozrywki i aktywności społecznej. Pokaż im cały wachlarz rozrywki i aktywności społecznej, ale w tym dobrym sensie. Takim, który podnosi wibracje. Gdzie dusza w tym uczestniczy. Nie idzie mi to za dobrze. Tak na mnie patrzą, na jakiegoś tego. Nie idzie ci to za dobrze.
Nie, no jak na dziwaka na mnie patrzą, ja im tu pokazuję piękne, że mogą iść na spacer, mogą też nawet iść coś zjeść, ale tak na mnie patrzą. Przepraszam, no nie idzie mi to. Pokaż im sport, pokaż im stadion, lekkoatletyka. Pokaż im zawody pływackie. Pokaż im konkurs tańca, piękne restauracje, operę. Muzea. Pokaż im piękne wycieczki, zwiedzanie cudownych miejsc. Zabierz ich na szczyt góry i pokaż im piękne widoki, wschody, zachody słońca. Obudź ich duszę. Pobudź te dusze. A teraz niech porównają to z tym, w czym oni tkwią. Ten piękny śpiew, te piękne widoki, muzea, ogrody, taniec. Czy chcą już jakąś zmianę zrobić w swoim istnieniu? Dobrze, niech każdy z nich teraz otworzy sobie swój własny portal do takiego miejsca i do takiej aktywności społecznej i rozrywki, jaką sobie wybierze. Niech zabierze wszystkie swoje emanacje ze Stanisława, z miejsc, w których był Stanisław, z osób, z którymi się spotykał, ze wszystkich przedmiotów, których dotykał Stanisław. Każdy zabiera swoje emanacje, integruje się w sobie i odchodzi. Wyraźnie czuć, jak nadpobudliwość u Stanisława zeszła. To jest coś takiego, cię uspokoiło wszystko. Poszli. Teraz demon. Stanisław może przygotować dla niego klatkę. Nawet zrobił tak, otworzył drzwi i tak się mu ukłonił, że ma. Zapraszam. Wszedł. To jest klatka o Niechętnie. bardzo wysokich częstotliwościach. I albo padnie tam, albo się przetransformuje w aniołka. Aniołka mówię w cudzysłowie. Jest tam. Pali go wszystko. Dobrze, niech odeślę teraz tam, gdzie się odsyła takie istoty. Już. Pierwsza rzecz, czyli Stanisława teraz jako jego, jako on, jako jego. Jest wyprostowany. To tak, jakby ktoś był gotowy żyć, gotowy do życia, gotowy do działania, gotowy do realizacji swoich celów, marzeń, projektów, cokolwiek sobie wymarzy teraz. Tak, jakby ktoś zaczynał teraz jakby od nowa, ale z tego miejsca, w którego jest, a nie że się tam gdzieś cofa. Po prostu zaczyna realizację swoich zamierzeń. Zobacz, co jest przyczyną łuszczycy u Stanisława. Jedyna jedna ezoteryczna przyczyna to mogła być ta relacja z ten byt, tutaj jakby złość, czy ten byt w stosunku co do Żony. tak, to, a tak to nie jest, to po prostu są jakby tam trzeba było oczyścić organizm, to nie jest ezoteryczne, pani Droto. Jedynie to ezoteryczne to może być ta relacja z tą żoną, która tak mi się to przejawia. Mgła. Przejawiała. Stanisław pyta, czy kasztany jadalne są dobre na łuszczycę. Dla niego, bo to była rada dla kogoś, czy dla niego. Czy pomogą, czy nie, czy zaszkodzą?
czy są po prostu jako pokarm by były wtedy? Nie, nie pomogą. Ale też przychodzi mi, co tu może pomóc, ale ja powiem potem, co, pani Droto? Powiedz teraz. Ale to nazwę mam konkretnie podać? Bo to jest nazwa czegoś, co mi teraz przyszło. No jak przyszło ci teraz, to powiedz teraz. To chyba się nazywa Vericadis, czy coś takiego. Co to jest? To jest jakiś płyn. No dobrze. Ja nie wiem, co to jest, to trzeba sprawdzić będzie, tylko taka nazwa przyszła. Stanisława gnębi jeszcze to, co zrobił swojemu synowi i chciałby to zmazać. Mhm. Idziemy do takiego momentu, kiedy kłóci się z synem, no i napluł na syna, czyli przeklął go tak naprawdę. Więc Stanisław chce to odwrócić, zmazać, więc jesteśmy w tym momencie, kiedy jeszcze tego nie zrobił. Mhm. I zobacz, co wtedy, czy to ten demon wtedy się przejawiał, czy coś innego miało tu wpływ na Stanisława, że on stracił świadomość jakby i coś takiego zrobił. To też, ale to tam te duchy mogły być jak w tym salonie, co tam mówiłam. Oni tak się brzydko zachowywali. Mhm. Czyli Stanisław teraz widzi, dlaczego tak się stało, że to nie jego tak do końca jest wola, mhm. że to przez te manipulacje, to teraz niech zawoła swojego syna. Niech przekaże mu te informacje, albo ty przekaż. I niech powie do niego, że cofa wszystko, co wtedy zrobił w nieświadomości. Mhm. Tak. Niech powie do syna, wróć na ścieżkę prawości i czystości. I powiedz, co się stało. Przytula go. Co jeszcze widzisz? Co czujesz? Co się dzieje? Jak ciało emocjonalne Stanisława? Ulga, się pojawiła ulga. I u Stanisława coś takiego się zadziało, że wróciły do niego jakby, nie wiem, ojcostwo, no to, że ta rodzina jakby jest ważna, istotna, bo tego w ogóle nie było czuć. A teraz jakby to wszystko do niego wróciło, tak jak mówię, taka prawidłowa relacja, mówię, z całym otoczeniem, z całym otoczeniem. Mhm. Dobrze. Zobacz, co lub kto przyłożył Stanisławowi, że ma guza. Ten, co w klatce wylądował, on po prostu bardzo tutaj nie chciał. Bardzo nie chciał. Dobrze. Teraz sprawdź pierwiastek męski i żeński. Wyrównane. Teraz zaproś żywioły. Jest ten czas, kiedy Stanisław może wypełnić się żywiołami. Jak przyszły? Woda, ogień. Jako eter. Woda, jako ogień, czy jako tak. Symbole?
Nie jako woda, jako Woda. ogień. Niech zatańczy teraz z nimi. Zakręci się z nimi i wchłonie wszystko, co jest jemu potrzebne. Tańczy. Już. Dobrze. Na ile ego Stanisława wyda zgodę na te zmiany? Na ile procent? 60. Szukamy teraz wszystkich programów w ciele mentalnym, które blokują zmiany jakichkolwiek przekonań. Wypada jak metal na kłuski. Metalowe łuski. Od kuli? Czy takie łuski jak ma ryba? Nie, nie, od kuli, od kuli. Co wiaderko jest tego? A teraz niech sobie jedno najważniejsze przekonanie przyjmie lub nie, jego wola. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. A tym bardziej pozytywne zmiany. Teraz po tym oczyszczeniu, na ile ego daje zgodę na zmiany? 100%. A dusza Stanisława, czy jest gotowa na te zmiany? Tak. Bardzo dobrze. Dobrze. Cały czas się uśmiecha. Stanisław może otworzyć teraz portal do basenów. Wejść do pierwszego basenu. Jest. I oczyścić się z pozostałości obciążeń, które teraz wyszły. Całkowicie niech to wszystko się rozpuści. Idzie do drugiego. Tutaj dokładnie niech zregeneruje swoje ciała subtelne, ciało energetyczne, emocjonalne i ciało mentalne. Żeby miał więcej energii życiowej, zdrowia fizycznego i siły. Żeby łatwiej panował, lepiej panował nad swoimi emocjami. Żeby jego umysł był jasny, czysty i spokojny. Tutaj też regeneruje się i uzdrawia matryca ciała, czyli oczy. Niech szczególnie zwróci uwagę na oczy, kości, wszystkie struktury w tej matrycy swojego ciała. Skórę. Te wszystkie narządy wydalnicze, żeby lepiej pracowały sprawniej i usuwały toksyny z ciała. Układ nerwowy, mózg, wszystkie nerwy, rdzeń kręgowy, żeby pracowały sprawnie, prawidłowo.
wszystkie gruczoły dokrewne, hormony. To wszystko, wszystko, tą matrycę niech zregeneruje. Dopóki nie poczuje się taki uzdrowiony, zregenerowany, niech jeszcze korzysta z tego basenu. Także jak wyjdzie, będzie jak nowonarodzony. Wyszedł. Te ciała powinnaś odczuć jako silne, zwarte, silne, mocne takie. I w kolorze też, kolory takie odpowiednie, czy jakby intensywność ich, jakby spójności razem. Nie, że każdy tam gdzieś oddzielnie i tam nie ma między nimi spójności, że ta komunikacja między tymi ciałami jest spójna. Masz takie poczucie? Tak. Dobrze. Teraz dusza Stanisława może przywrócić sobie ustawienia pierwotne, takie jakie miała na początku. Na początku. W momencie, kiedy wyodrębniła się z tego oceanu, wszechświata, z ducha, z tego poziomu, gdzie wszystko jest jednością. Już. I teraz w tych warunkach, czy chciała sobie, czy dusza chciałaby sobie wykreować przyszłość? Tak. Niech wykreuje sobie przede wszystkim zdrowie. Siłę, zdrowie. Zdrowe ciało fizyczne, psychiczne. Niech wykreuje sobie zgodę w rodzinie. Spokój. Miłość. Szczęście. Radość. Taką po prostu radość, że po nocy otwieramy oczy i zaczął się nowy dzień, nowe możliwości. Mamy sprawne ciało i chce nam się żyć. Taką radość po prostu. Patrzymy w okno, czy pada deszcz, czy świeci słońce. Mamy radość wewnętrzną. Ona nie jest zależna od czegokolwiek, czy kogokolwiek. Ona emanuje z wnętrza, właśnie z duszy. Tylko powiem, że Stanisław kreuje sobie zasłużony urlop gdzieś nad wybrzeżem. Gdzieś z woda morza. Gdzie poznawać nowe osoby. Będzie lepiej rozumiany i inaczej. Będą go odbierali. Otoczenie. Jest radosny, spokojny. Wszystko zrobiłyśmy. Dobrze. Rozłącz się teraz. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Z całego serca. I rozłącz się teraz.